Sobotę 3 lipca stadion Klubu Sportowego Ceramika w Opocznie gościł najsilniejszych Polaków, czyli zawodników kolejnej edycji zawodów Strongman 2004. Na trybunach zasiadło około 3000 osób, a do Opoczna przyjechali Kamil Bazelak, Wonderley, Artur Patyk, Alf, Wojciech Enyama, Eni, Paweł Pachnik, Iwan, Adam Małż, Adams, Sławomir Orzeł, Max i Robert Szczepański, Maximus. Organizatorzy dla zawodników zmagań przygotowali 6 niezwykle trudnych i wyczerpujących konkurencji. Pierwszą był tak zwany spacer farmera. Jest to jeden z najcięższych spacerów, jaki można sobie wyobrazić. Walizki ważą po 125 kg. Dzisiaj rozegramy to na odcinku 40 metrów na czas. Jest ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Pierwszy do zmagań z walizkami stanął Robert Szczepański, Maximus. I mimo, że rzeczywiście były one niezwykle ciężkie, bo każda z nich ważyła po 125 kg, to przeszedł swój odcinek w rekordowym czasie 15 sekund 69 setnych, ustanawiając tym samym rekord zawodów, a zmęczenia po Maximusie wcale nie było widać. Szybkościowa konkurencja, także te 40 metrów to po prostu szybkość, żadna wydolność i tak dalej, także jest to taka jedna z lżejszych konkurencji. Początek jest, nie jest taka średnia, można powiedzieć, akurat na wrzutę. Kolejny zawodnik w tej konkurencji to Max, Sławomir Orzeł. Kontuzja nadgarstka i tym razem zmusiła go do przywiązania walizki taśmą. A to nie przeszkodziło w osiągnięciu trzeciego rezultatu w tej konkurencji, 18 sekund 32 setne. Mam prawdopodobnie zerwane ścięgno od palca czwartego. Zabieg mam dopiero we wrześniu, także do września muszę walczyć z paskiem. A to już klasyfikacja po pierwszej konkurencji. Zwyciężył Maximus, 7 punktów. Dalej był Iwan, Max, Alf, Eni, Adams i ostatni Wonderley, 1 punkt. Konkurencja z oponą polega na przerzuceniu opony 6 razy w jak najkrótszym czasie. Waga opony 360 kg. Jest to bardzo męcząca konkurencja pod względem i technicznym, i wydolnościowym. W konkurencji przerzucania opony najlepszy okazał się być Robert Szczepański, Maximus. 6 przerzutów wykonał w czasie 22 sekundy i 25 setnych. Ten rezultat pozwoli mu zainkasować komplet punktów i utrzymać prowadzenie. Na drugim miejscu po dwóch konkurencjach był Max, na trzecim ex aequo Alf i Eni, dalej Iwan, Adams i tabelę zamyka Wonderley. Po krótkiej przerwie odbyła się kolejna konkurencja, tak zwany zegar.
Zawodnicy przenosili po okręgu koła ciężar ważący 340 kg. Liczył się nie czas, ale to, jak daleko ten ciężar uda się zanieść, ile okrążeń zawodnik wykona z ciężarem 340 kg. Fajna zabawka, jak się nosi ją na ręce, a nie w uchwycie. Zapraszam kolejnego zawodnika. Jedzie! Bardzo niewygodnie, nie idzie oddychać, ale właśnie pobiłem swój rekord chyba, także jestem zadowolony. No tutaj taka konkurencja, Państwa, bardzo ciężka. Proszę Państwa, zatyka oddech, bo obciążenie dusi na przeponę. No i duży ciężar, 300 parę kilo, jest to dźwigać. Najgorzej regulować ten oddech, czyli konkurencja. I znów pierwsze miejsce Maksimusa 1080 stopni, drugi Sławomir Orzeł 950, trzeci Artur Patyk 830 stopni. W klasyfikacji po trzech konkurencjach nadal na pierwszym miejscu Maksimus, za nim Max 17 punktów,